Siemanko moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w klubie Młynfit w Garbowie i mam dwie dziewczyny przed sobą. Po lewej jest to Iwona, która trenuje czysto rekreacyjnie, natomiast po prawej stronie jest to Ewelina Pachocka, która jest czynną zawodniczką sportów sylwetkowych. Dobrze mówię? Tak. Kiedy najbliższy start? Prawdopodobnie październik. Październik, więc będziesz robiła formę na październik, tak? Zatem na październik to będzie Puchar Polski. Dokładnie. Więc mierzysz wysoko. I dzisiaj dziewczyny zrobią pośladki i uda. No to co? Lecimy, moje drogie. Pierwsze ćwiczenie, jakie dziewczyny zrobią, jest to ćwiczenie izolowane na mięsień pośladkowy średni i mały, czyli odwodziciele typowe. I słuchajcie, to ćwiczenie wbrew pozorom wcale nie wyszczupla pośladków, tylko wręcz je buduje. A więc, żeby spalić tkankę tłuszczową, my powinniśmy przejść na dietę redukcyjną, na dietę zbilansowaną, a palenie tkanki tłuszczowej polega na ujemnym bilansie energetycznym i możemy to przyspieszyć poprzez trening siłowy plus trening aerobowy. Ale to ćwiczenie, tak jak mówię, angażuje mięsień pośladkowy średni i mały, jest to ćwiczenie typowo izolowane i robimy tutaj metodę wstępnego zmęczenia mięśnia jako pierwsze ćwiczenie. Drugim ćwiczeniem, jakie dziewczyny dzisiaj zrobią, to jest grupa przywodzicieli, w której skład wchodzą 6 mięśni. Jeszcze dodam jako ciekawostka, dziewczyny znają się aż 15 lat. Także moi drodzy, znajomość bardzo, bardzo długa i owocna, moi drodzy. Także Iwona trenuje czysto rekreacyjnie, a Ewelina jest zawodniczką sportów sylwetkowych. No i mamy nadzieję, że na Pucharze Polski wywalczy jakiś medalik. Przydałoby się, nie? I to ćwiczenie również nie wyszczupla nam ud, tylko właśnie rozbudowuje wewnętrzną stronę ud, tak jak mówię, w której skład wchodzą 6 mięśni. Trzecim ćwiczeniem, jakie dziewczyny zrobią, będzie to bazowe ćwiczenie. Będzie to odwodzenie nogi z użyciem wyciągu dolnego. I do tego ćwiczenia niezbędne są o właśnie takie urządzenia. Są to rzepy, które zaczepiamy sobie na kostkę i dzięki temu możemy się podczepić pod wyciąg dolny. I najlepiej jako trener albo osoba, która po prostu ćwiczy na siłowni, najlepiej mieć swoje, ponieważ klubowe są bardzo często zajechane, a po drugie ich higiena wiele do życzenia pozostawia, więc najlepiej mieć swoje rzepy, które nosicie ze sobą, one praktycznie nic nie ważą i w Decathlonie kosztują około 60 zł. I na kostce wygląda to o właśnie tak. Tu mamy, jak widzicie, rzepę, a tu jest kółeczko, w którym zaczepiamy sobie karabinczyk i robimy odwodzenie. I to ćwiczenie jest bazowe, dlatego że imituje to wolny ciężar, więc noga może w każdym kierunku odejść i zobaczcie, że mamy bardzo duży zakres ruchu. Noga jest maksymalnie wyrzucona do przodu i maksymalnie odwiedziona do tyłu, kiedy mamy cały czas stałe napięcie mięśniowe. I uważam, że to ćwiczenie jest o wiele lepsze niż hip thrust, ponieważ hip thrust nie daje nam tak dużego zakresu ruchu, jak właśnie to ćwiczenie, które teraz robi Ewelina. Hip thrust też jest niewygodne, a to ćwiczenie jest bardzo wygodne. Oczywiście ma to ćwiczenie jedną wadę, jest czasochłonne, bo najpierw musimy zrobić jedną nogę, a później drugą. No i zawsze proponuję zrobić od nogi słabszej. W przypadku Eweliny słabszą nogą jest noga lewa, więc jeżeli lewa noga zrobi 12 powtórzeń, to mamy gwarancję, że prawa noga też zrobi 12 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem na mięśnie ud jest to przysiad, ale przysiad bardzo specyficzny, bo zobaczcie, na czym on polega. Ewelina ma przyczepiony pas do biodra, z którego wystaje łańcuch, a na końcu łańcucha jest kettlebell. I co nam to daje, moi drodzy? Daje nam to, w przeciwieństwie do przysiadu, że nie obciąża to ćwiczenie kręgosłupa, bo przysiad, sztanga jest na karku bądź z przodu na przednich artanach barkowych, więc występuje siła kompresyjna na kręgosłup. Tutaj omijamy właśnie ten element i możemy skupić się tylko na samych nogach, więc jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, to ćwiczenie będzie dla niego wręcz idealne. W przeciwieństwie do przysiadu, tutaj to ćwiczenie daje nam środek ciężkości bardzo, bardzo nisko. Natomiast gdybyśmy użyli sztangi, to zobaczcie, gdzie mamy środek ciężkości. Środek ciężkości przy przysiadach jest bardzo wysoko, a tutaj środek ciężkości jest bardzo nisko, poniżej naszych kolan, jak widzicie, a przy końcu fazy ekscentrycznej poniżej naszych stóp.
Kolejnym ćwiczeniem na grupę czworogłową, grupę kulszowo-goleniową oraz pośladkowe są to wykroki długie chodzone. Tym razem robimy to ćwiczenie bez ciężaru i stawiamy to ćwiczenie na liczbę powtórzeń, czyli może wyjść nawet po 30 powtórzeń na jedną nogę. Także Ewelina zrobiła w jedną stronę i wraca. Wykroki długie różnią się tym od krótkich, że wykroki długie właśnie działają na czworogłowę, grupę kulszowo-goleniową i pośladkowe. Natomiast wykroki krótkie bardziej izolują mięśnie czworogłowe. Dzisiaj dziewczyny jeszcze zrobią mięśnie łydek i jeżeli chodzi o dziewczyny, no to najlepszym rozwiązaniem dla dziewczyn jest to rozbudowa mięśnia brzuchatego. A dlaczego brzuchatego? Dlatego, że na szpilce, jeżeli chodzi dziewczyna na szpilkach, to chce mieć właśnie podkreślony mięsień brzuchaty, a niestety mięsień płaszczkowaty dochodzi do końca stopy praktycznie, a więc poszerza nam dolną część stopy, która u kobiet nie jest za bardzo pożądana. I wystarczy jakikolwiek podest na siłowni, i możemy użyć partnera treningowego, którego będziemy się trzymać, albo użyjemy jakiegoś sprzętu, którego będziemy się trzymać i zrobicie to w każdym klubie sportowym, niezależnie jak jest wyposażony, bo w każdym klubie znajdziecie jakieś miejsce, gdzie możemy zrobić wspięcia na palcach, stojąc na wyprostowanym stawie kolanowym. To właśnie wyprostowany staw kolanowy sprawia to, że głównie pracuje mięsień brzuchaty. Natomiast kiedy byśmy siedzieli i mieli zgięty staw kolanowy, to głównie by pracował mięsień płaszczkowaty, ale u kobiet tego właśnie nie chcemy. No to dziewczyny, trening mają za sobą, także możecie spróbować, jak wygląda wasz trening. Zobaczycie i podpatrzycie patenty, które dzisiaj wam pokazałem i napiszcie w komentarzach, czy któreś ćwiczenie wam pasuje, bo nie wszystkie oczywiście muszą wam idealnie pasować. Także moi drodzy, do następnego, widzimy się w następnym odcinku. Elo!